wiceministra kultury, dziedzictwa narodowego, tylko pan minister już jest drugi raz wiceministrem, więc ma duże doświadczenie, ma duże doświadczenie jako parlamentarzysta, bo to już jest kolejna kadencja, jeśli dobrze pamiętam, czwarta kadencja. Tak? 13. Właśnie, czyli to ja jestem od 12, więc tutaj od 13 lat. Parlamentarzysta, polityk, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, też w swojej karierze politycznej ma medioznawca. Myślę, że tutaj to spotkanie będzie bardzo interesujące. Cieszę się, że Państwo przyszliście. Liczymy na merytoryczną i zasadniczą dyskusję. Ja myślę sobie tak, że Państwo mnie znacie doskonale i niejednokrotnie ze mną mieliście okazję rozmawiać, więc myślę, że to najlepsze będzie, co mogę zrobić, to przekazać głos panu ministrowi. Myślę, że tutaj rozmowa będzie dotyczyła oczywiście różnych spraw Polski. Natomiast chciałabym też w moim imieniu podziękować, bo wiele zawdzięczamy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieliśmy dużo dofinansowań na zabytki, na kościoły właśnie w tych latach, w tym okresie, więc wielkie brawa dla pana ministra za wsparcie. Zawsze możemy na to liczyć. Jeszcze wiem, że pan senator Mróz chciał parę zdań skierować. Bardzo się tak teraz... Jedno zdanie, też cieszymy się, że możemy tu wspólnie właśnie w ramach spotkania Polska jest jedna być z Państwem, ale myślę, że najważniejsze, żebyśmy się słuchali to, co ma do powiedzenia pan minister. Jeszcze jedno takie zdanie porządkowe. My musimy w związku z kalendarzem pana ministra, czas jest napięty, my musimy najpóźniej 20 po 12 wyjechać. W związku z tym pół godziny takiego wstępu pan minister będzie uważał jak i spróbujemy później odpowiedzieć na pytania. Także dziękuję bardzo jeszcze pan senator. Pani minister, panie ministrze, cieszymy się, że dzisiaj właśnie goście w ramach tego programu objazdu Polski pod hasłem Polska jest jedna. Gościmy pana wiceministra Jarosława Sellina. Tak jak tutaj pani minister Machałek mówiła, następne spotkanie jest w Lwówku Śląskim. Tych spotkań jest 700. I szanowni państwo, pierwsza część to wystąpienie pana ministra. Z jednej strony podsumowanie tych, no już blisko 3 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Powiedzenie tego, co jeszcze na te 1,5 roku Prawo i Sprawiedliwość ma do zaoferowania, ale w drugiej części, bardzo istotnej, bardzo ważnej, to jest także oddanie Państwu głos. Będziemy oddawać ten mikrofon. Prosimy o bardzo zwięzłe i krótkie pytania. I pan minister będzie odpowiadał, jeżeli będą takie pytania, że trzeba będzie się wspomóc pana ministra merytorycznie, to w sprawach edukacji oczywiście pani minister Marzena Machałek, czy w jakichś na sprawach gospodarczych. Być może będę ja. Liczymy na uczciwą, rzetelną dyskusję, bo też chcemy poznać Państwa opinię. W 2014 roku Prawo i Sprawiedliwość objechało Polskę i na bazie tego powstał program, w którym wygraliśmy w 2015 roku wybory i prezydenckie pierwsze i później parlamentarne. I dzisiaj też ten objazd ma na taki cel wsłuchanie się w oczekiwania, a już w tym momencie oddaję głos panu ministrowi.